Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, drodzy bracia i siostry, zanim odmówimy ostatnią modlitwę ze świętej pamięci Józefa Szaniewskiego tutaj w kościele, poproszę o zabranie głosu w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Janickiego, doradcę pana prezydenta.
biskupie towarzyszyli w naszej grupie. Zapraszam księdza profesora Jarosława Sobkowiaka, prodziekana Wydziału Teologicznego Polskiego Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. List jego magnificencji księdza profesora doktora habilitowanego Stanisława Niewolskiego, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na uroczystości pogrzebu świętej pamięci doktora Józefa Szaniawskiego. Z niezwykłym bólem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4 września 2012 roku zginął śmiercią tragiczną w Tatrach świętej pamięci doktor Józef Szaniawski. Z uczelnią naszą związany był od roku 2005 jako wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Szczyciliśmy się i byliśmy dumni z tego, że mieliśmy w tym gronie tej miary człowieka o świętej pamięci zmarłych. Był on wysoko oceniony przez władze Uniwersytetu i wielce lubiany przez młodzież akademicką. Niepodległościowa działalność świętej pamięci doktora Szaniawskiego w latach 70. i 80. minionego stulecia i patriotyczna już w wolnej Polsce służyć będzie jako wzór do ukazywania i naśladowania przez dzisiejsze i przyszłe pokolenia. Właśnie do jego osoby bez wątpienia odnoszą się słowa z pieśni Jana Kochanowskiego. A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie. Każda śmierć, a zwłaszcza tak niespodziana, kieruje nasze myśli ku refleksji nad misterium życia i jego przemijania. Jednak dla nas chrześcijan pociechą są słowa z relacji przy świętej żałobnej. Życie Twoim wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom świętej pamięci zmarłego składam wyrazy serdecznego współczucia, a cała społeczność Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie łączy się w bólu i modlitwie z tymi wszystkimi, których ta tragiczna śmierć dotknęła. Podpisał ksiądz profesor doktor habilitowany Stanisław Ciechoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora Radia Maryja i Kolejcy Pan Pańca doktora Tadeusza Rycyka. Ojca doktora Krzysztofa Bielińskiego, który tu jest obecny,
naszej uczelni młodej. Kochani, myśląc o panu profesorze, z tych wszystkich kontaktów, z tych rozmów, to mi się ciągle przebija jedno słowo – Wiktoria. To ciągle się przebijało. Mówił o Wiktorii, o pięknych Wiktoriach Polaków i o tych Wiktoriach, o których nigdy nie mówił. Pokazywał. Myśmy już zapomnieli, bo o nich nam nie mówili. Bo takie poprawności polityczne i układy interesów, bo takie słabe charaktery i słabe umysły, słabe serca. Panie profesorze, dziękujemy za pokazywanie Wiktorii. Wiktorii polskich, pięknych polskich, tych wypływających z krzyża i z orła. Tych z wierności pięknemu Lwowowi, ale i Polsce, Semper Fidelis. Zawsze, gdy spotykaliśmy się, przychodził z jakąś pozycją i mówił o tym. Rozmawialiśmy. Nieraz godzinami w radiu, w uczelni. To było niesamowite. Wiktoria, zwycięstwo jest nam zadane. I to jest droga do świętości. Ciągle zwyciężać zjednoczeniu z Chrystusem, z wszystkimi świętymi, z wszystkimi bohaterami. To jest niezwykle wzruszające stać na tym miejscu w Warszawie. W tej archikatedrze, o której on mówił, archikatedra Rzeczpospolitej. Tu wszystkie kamienie mówią. Tu powietrze. Tu mówi historia nasza, ta bolesna, z błędami, ale i ta wspaniała historia tylu świętych bohaterów. To jest nasza droga do świętości. Ciągle zwyciężać, ciągle być zjednoczony z Chrystusem, pokonywać siebie i wspinać się na górę. Panie Filipie, mówił mi Pan, dzień śmierci tatusia, że tatuś zatelefonował 20 minut przedtem i mówił: synu, jestem na świnicy. Wyszedłem. Jeszcze jedno. On nie chce przedłużać. Niezwykle odważny, bohaterski. Otwierał nam oczy na historię, również tę niewygodną historię ostatnich dziesiątków lat. Świat, politycy, przemilczeni. To jest tylko maleńkie muzeum przy katedrze, o którym tak walczył, któremu tak niszczyli, oby nie zniszczyli. Nie dopuśćcie do tego. Naród, który nie pamięta własnej przeszłości, nie ma przyszłości. Ja na Pawła II, myśmy ponieśli prawdę i miłość w
świat i w Europę, jeżeli nie będziemy pamiętali przeszłości. Dziękujemy, panie profesorze, za to, że pan uczył tej przeszłości młodzież, że pan nas uczył, za wszystkie wykłady w radiu, w telewizji, w uczelni. Dzięki panu i wielu podobnym do pana te media, które nas są niszowe dla ludzi starych, chorych, pośledzonych, stukniętych, nawiedzonych. Te media stały się wielkim uniwersytetem. I wszystkim innym za to, że nas uczycie, za to, że kształtujecie nasz intelekt, kształtujecie nasze serca, żebyśmy mieli charakter właściwie ukształtowany. I kochani, jeszcze jedno. Tak bardzo osobiście, pan profesor, za każdym razem, jak żeśmy się rozstawali, mówił do mnie, proszę wybaczyć, że to powiem, ale na koniec mówił, jego ojciec uważa na siebie. Siostry i bracia, Polacy, rodacy, dzisiaj przystąpiliśmy do Komunii Świętej. Jesteśmy chrzczeni. Wyrośliśmy na Chrystusie. Uważajmy na siebie, żebyśmy prawdę poszukiwali w miłości, a miłości w prawdzie. I żebyśmy się nie bali. Żebyśmy tak marzyli o tym, żeby w Polsce skończyło się to judzenie człowieka Polaka przeciwko Polakowi. To jest strasznie bolesne, mówię celowo tutaj. To jest niesamowite, to vivi de winter. Żeby to się skończyło, żeby się skończył ten marksizm czy diabelstwo, bo to jest diabelstwo, żebyśmy rozmawiali ze sobą, bo przed nami wielkie zadanie. Niech Polska zwycięża. Panie profesorze, jeden z profesorów powiedział mi, kto będzie nas uczył historii? Oby ty módl się i módlcie się wszyscy święci nasi. Módlcie się, Janie Pawle II i prymasie Wyszyńskim, żebyśmy wszyscy nawzajem się uczyli w miłości i prawdzie, żebyśmy wszyscy się przebudzili z tego letargu. Obudź się Polsce, do miłości. Musi być prawdy i miłości. Zabrać. Trzeba było uporu, by przełamać to
mógłby zastępy obrońców Ancien Régime i sprzymierzonych z nimi tak zwanych ludzi kontrolnych. Czerniawski miał upór, odporność, a nawet potrafił demaskować. Jaka Polska i czyja Polska? To pytanie stawiane przez Kurbiński i Czerniawski. Pytanie, na które odpowiedzieć musi sobie każdy sam. Ten, który jest w trumnie, pyta was. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy zapatrzeni w Pan Europejski swój i karceni za każde zerknięcie w przeszłość. Życie Józefa było także żywotnym pytaniem o wiarygodność naszego kraju. Pytaniem o cnotę lub występek założycielski III Rzeczpospolitej. Z największą uwagą przyjmuję prawdziwość słów dzisiejszego Jakuba Szeli. Przepraszam, że te słowa w tym miejscu. Jeśli przywróci się cześć, honor i imieniu Kubińskiego, to znaczy, że to my nie mamy czci, honoru i że to my jesteśmy dumni. Może to jedyne prawdziwe słowa, jakie ów wypowiedział. I szkoda, że w gronie elit tych słów nie wyjęto. Przepraszam, że prawdziwości tych słów dobijam się nad trumną tego, którego życie splotło się z życiem pułkownika Kubińskiego. Ostatnią inicjatywą Józefa było wnioskowanie o uhonorowanie pułkownika Ryszarda Kubińskiego, najwyższym polskim oficerem wojennym krzyżem. Jakżeście Józefie mówił jednym językiem ze swoim lwowskim krajanem, Marianem Chemarem, który się wahasz i wciąż nie rozumiesz, która Polska prawdziwa, która Polska prawa. Tam patrzysz i tu patrzysz, rozeznać nie umiesz. Co żal, a co nadzieja, co sen, a co ja. Na tym świecie rozchwianym i w tęsknocie płynnej zobacz prawdę tak prostą, tak smutną, tak dumną. Polska jest tylko jedna. Ta, co nad tą trumną schyliła głowę z żalem. Staramy się.
Był niezależny, niezależność ceniący jak nic innego. Był prawy, prawość przedkładający nad innymi. Był bogaty, bogactwo niosący w sobie, a nie w potwę. Był z tych, co dewizę, Bóg, honor, ojczyzna mają wypaloną w sercu. Dla mnie osobiście pozostanie na zawsze, a imię to znaczy wiele, Ziółkiem. O takich jak on mówi się, że są chorzy na Polskę. I Jacek był mocno i nieuleczalnie chory. Na nim, na Jaśniczu. To takich biskup legionowy Władysław Bandurski mawiał, że ich służba Rzeczypospolitej kapłaństwem jest. Żegnam Cię, Józefie, w imieniu i Społeczności Akademickiej UKSW oraz środowiska działaczy Grupy Kościoła, a także Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Na trumnę kładę Ci pocałunek od bliskich przyjaciół, od Solidarności, od tych, co budowali z Tobą wspólną, piękną, dumną, wielką wizję Polski. Bądź orędownikiem naszym i z tej ziemi warszawskiej, która Cię dziś ogarnie in eternitatis, dostrzeż tę łaskawą z katedry lwowskiej miasta, gdzie nie miałeś szans zostać patriarchem, a które, jak ufamy, dla Twoich zasług otuli Cię płaszczem hetmańskim i powiedzie przed tron najwyższy. Moi kochani, za chwilę rozpoczniemy modlitwy. Ale mimo, że już padło wiele słów, jako biskup, przewodniczący tej liturgii, nie mogę nie wypowiedzieć tego, co za chwilę. Przed przyjazdem tutaj czytałem i rozważałem wystąpienie Benedykta XVI w Libanie. Wiecie, jak skomplikowana tam jest rzeczywistość. 40% chrześcijan, szczególnie maronitów, większość muzułmanów. I ludzie robią wszystko, żeby żyć ze sobą w pokoju, mimo że wielu chrześcijan musi niestety ten kraj i inne kraje opuścić. I o czym mówi Benedykt? Benedykt XVI mówił także nam. Mówił o prawdzie wiary i o naturze autentycznej religijności. Powiedział. I to daje nam wiele do myślenia, że agresja, tym bardziej nienawiść, sprzeciwiają się prawdzie wiary i tę religijność absolutnie wypaczają. A człowiek, każdy człowiek, nawet ten, który się poglądami ze mną absolutnie nie zgadza. Nawet ten, który trwał w błędzie, nosi w sobie obraz Boga. Obraz Stwórcy. Błąd należy nienawidzić i odrzucić. Nawet najbardziej błądzącego człowieka trzeba kochać. I to jest znak rozpoznawczy chrześcijaństwa.
na który musimy się wszyscy nadać, biskup, i kapłan, i człowiek święty. Najmniejsi to jest bardzo trudne. Ojciec dyrektor mówi o wiktorii, o zwycięstwie. W dzisiejszych czasach problem polega na tym, że używamy tych samych pojęć, ale podkładamy pod nie różne, nieraz sprzeczne treści. Na czym polega nasze chrześcijańskie zwycięstwo? Na pokonaniu przeciwnika, orężem bronią, na unicestwieniu człowieka, czyli wyeliminowaniu tego, który się z nami nie zgadza. Posłuchajcie jutrzejszej Ewangelii. Piotr wyznał, że Pan Jezus jest Mesjaszem, a Pan Jezus zaczął mówić o swoim uniżeniu, o krzyżu, o wyniszczeniu. I wtedy Chrystus powiedział: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale myślisz po ludzku. Jakie jest nasze zwycięstwo? Gdzie zwyciężył Chrystus? Przecież mógł pokonać wszystkich przeciwników, unicestwić. A on słabości grzech wziął na siebie i zwyciężył po nowemu. To jest rewolucja. Zwyciężył nam krzyżu, oddając swoje życie. Najmniejsi. Jak my musimy pracować nad sobą, żeby taki styl pokazać światu? Chrześcijanin nie tyle, może to będzie kontrowersyjne, co powiem, powinien naprawiać świat, zwalczając orężem materialnym przeciwników, ile powinien wszystko robić. A żeby w swoim życiu, indywidualnym, w życiu Kościoła, dawać świadectwo Chrystusowi w codziennym naszym życiu. I wtedy cywilizacja się będzie zmieniała. Odwetem. Poprzez naszą wierność. Moi kochani, myślę, że Pan Profesor Józef też byłby ze mną zgodny. My byśmy chcieli tak wszystko rozwiązać nieraz. To tak nie. Tak, tak. Kościół, pamiętajcie. Ja mam w hernie zawołanie testimonium.